dźwiękach klawesynu i gitary odbył się tegoroczny Dzień Solidarności i Wolności w murowanej Goślinie. 31 sierpnia, w rocznicę porozumień sierpniowych, w całym kraju odbywają się uroczystości upamiętniające historyczny zryw Polaków do wolności i niepodległości z 1980 roku. Data ta jest początkiem upadku komunizmu i wyzwolenia narodów europejskich. Dlatego tak ważne jest to, by w tym dniu razem świętować determinację tych, dla których wolność była rzeczą nadrzędną. Tegoroczne uroczystości w murowanej Goślinie rozpoczęły się mszą świętą, a następnie odbył się koncert w ramach 10. Festiwalu Akademii Gitary. Zagrali Urszula Stawicka na klawesynie oraz Piotr Pałac na gitarze, którzy zaprezentowali szeroki wachlarz muzyczny od baroku do współczesności. Natomiast 1 września pod pomnikiem powstańców wielkopolskich złożono wiązanki kwiatów z okazji rocznicy wybuchu II wojny światowej. Pierwszy września to bardzo ważna data dla narodu polskiego. To wybuch II wojny światowej, najstraszliwszej wojny w dziejach historii świata. Musimy pamiętać, żeby nigdy więcej taka wojna się nie zdarzyła. W związku z tym ta uroczystość po raz pierwszy miała taką oprawę na Placu Powstańców Wielkopolskich z udziałem przede wszystkim młodzieży. Były poczty sztandarowe, orkiestra, było też okolicznościowe przemówienie. Musimy pamiętać o tym, co się wydarzyło 78 lat temu i żeby nigdy taka sytuacja się więcej nie zdarzyła. Ważne jest to, pamiętając o tej rocznicy, żebyśmy zrobili wszystko to, co jest możliwe, aby był pokój zachowany na świecie, bo to jest ważne. Wojna zawsze może być szybko i błyskawicznie, natomiast walka o to, żeby był trwały pokój na ziemi, bo wolność nie jest nigdy dana nam na zawsze. Mamy o tym pamiętać i właśnie w szczególnym dniu to jest takie przesłanie. Nigdy więcej wojny.